jeszcze mi nie podali wyjazdu. Jemy. Najwyżej będziemy hamować ostrzej. Zobaczymy. Nie, jest podany. W porządku wszystko. No, widzę, że dwie osoby siedzą w pierwszej klasie. Nawet jakaś para osób. Bo w pierwszej klasie, więc no. O, jedzie ten. Co go przed nami puszczali, nie? Nie powiem, że kawałek mu się udało przejechać, nie? Ale to też przez ten mój błąd. Wtedy z tym SHP, nie? Nie będziemy musieli przejeżdżać przez rozjazdy. Powinniśmy trochę nadrobić. No i super. Lecimy. Czubak. Przy następnym semaforze do 100. Trochę mocniej, no co się wydarzyło z tym pociągiem?
No to jest 2 minutki, myślę, że nadrobiliśmy. Pięć minut, 5 sekund znaczy się wsiadanie pasażerów i czekamy na sygnał do odjazdu, wyjazd od dyżurnego i sygnał od kierownika pociągu. Czy chyba od kierownika nie otrzymamy, bo nie mamy tego pliku, nie? Pod ten numer. 71-108 odjazd. A jednak mamy. Ostatnio coś się musiało zepsuć, że nie było słychać. No dobrze. Lecimy. Następny planowy postój handlowy na stacji Drawinowo. No tak, bo teraz w maszynie coś można tak robić. Nie? Ciekawe. Można sobie jakby pole widzenia wyregulować, czy coś w tym stylu. Ktoś się zastanawiał, prawy klawisz myszy trzeba trzymać i kółeczkiem myszy kręcimy.
Nie 80 przed nami, hamujemy. Dobrze, wyjeżdżamy z ograniczenia do 80, czekamy aż cały skład wyjedzie. Dobrze, możemy przyspieszać. Jazda bezprądowa przed nami. Jazda prądowa dozwolona.
Czyżby bez wjazdu do Drawinowa? Nie, wjazd podany, ale... O 40 albo 60. Czterdziestka jednak. Wjeżdżamy. Czubak. I co, no wprost wjedziemy i by nam 40 dali? Niemożliwe. Chyba, że tu w prawo? Ja tu w prawo. W prawo i w lewo. Czyli zjeżdżamy na jeden tor w prawo. Że to były te Angliki, dlatego akurat do 40 aż. Wszystko się ładnie zmieściło. Ile mamy opóźnienia? 3 minuty.